Studio SDK. Produkcja oryginalna. Co on tam robił? Co? Nie ufam mu, ale niemożliwe jest chyba by... Nie no, nie mogę, dzwonię do niego. Halo? Ty ciulu, ty co myślałeś, że się nigdy nie dowiem? A jednak nie doceniłeś moich możliwości. Klot, co ty gadasz? Co robiłeś w domu Trybulskiego? A skąd ty to w ogóle możesz wiedzieć? Miałem tam ukryto kamerę. Mało to profesjonalne. Dobra, morderco! Ej! Uspokój się trochę, już jadę do ciebie. Czekam. Po co mnie budziłeś o takiej porze? Oj, chyba mamy już naszego zabójcę w garści. Co? Klockowski! Wrona! Jest noc, nie budźmy wszystkich sąsiadów. Spokojnie, nie mam sąsiadów. Czy ktoś tu mi wyjaśni, co tu się odwala? Tak, Kloc jest beznadziejnym detektywem. A gdzie się już podział Lizodub Wrona? Był jeszcze zanim go nie posądziłeś o morderstwo. A co robiłeś na miejscu zbrodni? On tam był? Cisza! Byłem pierwszą osobą, która zauważyła włamanie. Wszedłem i zobaczyłem martwe ciało sąsiada. Do ciężkiej cholery! Ja tam mieszkam! Oj. Jeżeli chcecie się ofermy na coś przydać, zróbcie jutro wywiad. Mamy podejrzanego. Kogo? To Micha? Gdzie? Zrobiliśmy test DNA, należy do Adama Przybęckiego, nie znajduje się obecnie na miejscu zamieszkania, więc musicie go zlokalizować. SMS-em wysłałem ci adres, gdzie znajduje się jego ojciec. Wolałem go w tej przyjemnej wersji. No. Szczerze, Klocu, dlaczego wyciągnąłeś tak pochopne wnioski? Nie wiem i nie chcę o tym gadać. Dlaczego ciągle mu nie ufasz? Nie chcę o tym gadać. Ale... Pogadaj ze mną, przecież... Zamknij się! Przepraszam. Co mu jest? Czasów robienia tej sprawy go nie poznaję. Więc porozmawiać szczerze nie może. Może i przesadzam, ale wiesz, że się przyczyni się do tego większego dobra. Kiedyś zrozumieją. Jesteś pewien, że to tutaj? Według jego wytycznych to ten adres. Ale to jest jakaś mylina. Może właśnie tam będzie jego ojciec. No chyba sam w to nie wierzysz. Tam nie będzie nikogo. Chodź, nie marudź. Dzień dobry. Proszę pana, 2 złocisze, nic więcej nie chcę. Ale... Nie dawa mu, i tak przepiję. Ale Marian, co ty mówisz? Kim jesteście? No, kolegami twojego syna i ostatnio nie było go w domu. Szukamy, gdzie jest. Zadzwońcie do niego. Ha! Ma rozładowaną komórkę. Nie ma pojęcia, gdzie on od dłuższego czasu. Nie mam z nim kontaktu. Ale panie Przybełcki. Powiedziałem, że nie wiem. Teraz dzwoń. Ech, Wrona będzie zły. Od kiedy ty się tak przejmujesz zdaniem Wrony? Oj, tak tylko mi się powiedziało. Wracajmy. Kloc. Słucham. Znajdziemy go. Wiem, zawsze nam się udaje. A ty z czego ryjesz? Ludzie, jesteśmy policją, wiemy dobrze, gdzie on się znajduje. Co? Musiałem wam szybko wymyślić jakąś karę za tą akcję wczoraj. Ha, ha. Ale teraz pełna powaga. Podam wam prawdziwy adres, a wy go przesłuchacie. Ja muszę się spotkać z rodzinami ofiar, więc liczę na was. Uff, do dzieła. Posterunkowy Siemszek, melduje się! Znowu spóźniony posterunkowy Siemszek? Korki były. Ta, idealnie się składa. Akurat z Klocem i Michem pojedziesz na przesłuchanie. Co? Ale powinniśmy chyba jeszcze to omówić. Nie, decyzja podjęta. Ale Wroda. Nie moja decyzja. A czyja? Moja. Jestem szefem tutejszej policji. Stanisław Kozacki. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry, ale właśnie się zastanawialiśmy, czy to dobry pomysł. Nie ufam wam. Tylko dlatego, że ufam Wronie, możecie uczestniczyć w śledztwie. Ale bez niego na taką akcję muszę wysłać zaufanego człowieka. Szef mi ufa? Nie, ale wszyscy są zajęci. Nie zawiodę szefa. Drużyna, ruszajmy. To się źle skończy. A panowie, nasza pierwsza wspólna akcja, nie mogę uwierzyć. Możesz się przymknąć, mamy? Nie wzbudzać podejrzeń. Wiesz co, Arek? Po prostu się podczas tej rozmowy nie odzywaj. Dobrze? No dobra. Dzień dobry państwu. O, pan Klaus. Dzień dobry. Miło panów znowu widzieć. Zapraszam do środka. Przepraszam. Czy się przesłyszałem? Nie, jest pan jednym z podejrzanych. Pański włos był na miejscu zbrodni. Ale ja nic... Masz coś na swoją obronę? Ech, tak, byłem w tamtą noc u niego.
Jak się dowiedziałem, że to z nim zdradza mnie moja żona, postanowiłem wyjaśnić parę spraw. Ale ja go nie zabiłem. Nie jestem mordercą. Co jest? Arek, co ty odwalasz? Odłżę! Trzeba go zmusić do mówienia prawdy! Co się z tobą dzieje? Uspokójmy się, dobra? Ale ja jestem spokojny! Powiedziałem prawdę! Przepraszam, ale to prawda! Proszę! Słuchaj, Arek, bo odwalisz coś głupiego! Arek, posłuchaj nas!